No, robimy sobie tutaj paszówteczkę jak zawsze. 3.0 TDI 2.7. Ściągamy kolektorki do prania, bo w tej chwili no, to jest profilaktyka, tak? To jest profilaktyka, bo to nie jest, tu się nic takiego nie uszkodziło. O, tak wyglądają kolektory. Po 233 tysiącach prawdziwych, pewnych, po 10 latach. No, trochę jest, a tam najwięcej to jest tam. Tu się trochę dzieje. Profilaktycznie robimy to, żeby to jeździło około 230 albo więcej. A sprężarka puszcza. Nic jej wielkiego nie dolega, ale widać po niej jak tutaj puszczała na uszczelnieniu, bo tu jest taki o-ring, to ze względu na lata, co nie? I tutaj widać, jak już puszczała od na dźwigni, no, trzeba ją trochę przeczyścić będzie, znaczy oddam chłopakom do regeneracji, założą nowy wirnik. Tutaj wirnik w sumie ma delikatny luz dłużny, ale że auto będzie przygotowane pod mocniejszą serię, około 600 paru newtonów. No to musi to zostać sprawdzone. Tutaj nie jakiś wielkiego remontu turbo nie będzie. No mówię, no wirnik ma trochę luz, na pewno ma za duży. Widać po łopatkach, że trochę brudu tutaj o na tych coś tu się kiedyś działo. Zresztą widać, no jakieś śrubki nie było, coś takiego. No i autko będzie miało taki przegląd, przygotowanie do sezonu, ja to mówię. Znowu będzie jeździć kilka set tysięcy, jak należy, tak? A tutaj to co więcej mam powiedzieć, tak to dziewicze, no kolektor wygląda ładnie, klapy jeszcze, o tutaj jest delikatny, oryginalne klapy, co nie, bo tam wszyscy wyrzucacie, nie wiem po co, no mało, to nie wiem czy widać, o taki mikroluz, jeszcze błędem nie waliła, ale to trzeba naprawić, o przepustnicę można pokazać, zobaczcie jak wygląda, też będzie do czyszczenia, bo nic jej nie dolega, ale no, jak się robi program, podnosi się moc, to niestety te rzeczy trzeba wyczyścić. No będą jeździły 100-200 tysięcy, co nie? Więc no tyle w temacie. No. A tutaj Hugo sobie śpi. Hugo, ty też pomagasz nam naprawiać, co nie? No i tyle. A jeszcze zajrzymy zaraz do paska, ale to już wiem, że ta rolka jest, to nawet czuję w palcu, że ona już nie dość, że ma luz, to no nie było nigdy wymieniane. Tak to profilaktyka, bo ten samochód generalnie jeździł i nic mu nie było. No. Tyle, pozdrawiam, jak się komuś podoba, to ten, żeby wiedział, że takie rzeczy się dzieje. No tylko zdecydowanie wtedy Y, czyli 249 koni, 240, 239, jak to zwał, czy 2.7. Ten zakres naprawy jest łatwiejszy do czyszczenia, uważam, no i tańszy, tak, bo klapy można sobie tutaj zregenerować, to nie kosztuje jakiegoś majątku. Zobaczcie, tutaj taki kant z nagarem, ile tego jest. No i jak to się gdzieś tam, gdzieś się ten taki nagarek, o tutaj jest, rantu odepnie, no to później pójdzie w motor i potrafią być cuda na kiju, tak? A tak to co? Motor pancerny, no. Mój ma ponad drugi tyle przebiegu w oryginale, tak? I tyle, a tu pamiętajcie, a propos tego paska, jak on jest nienapięty, to właśnie to napędza pompę, tak? A pompa nie ma stałego obciążenia, tylko ona tak cyk, 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 cyk robi. Jak pasek jest luźny, to dlatego później psuje napinacz tu z tyłu w tej obudowie, który się z tyłu rozrządu, łańcucha rozrządu, no i te tak zwane wymiany rozrządu są głównie przez ten napinacz. Dlatego, że tutaj jest niepełne obciążenie, tylko takie skokowe, co nie? Więc bardzo ważne, żeby co zgodnie z instrukcją co 60 tysięcy zajrzeć do naciągu tego paska. No i tyle, tu nie był robiony, bo jest oryginalny jeszcze, czyli 230 tam parę w oryginale. No to co, chyba więcej nic nie dodaje. No, oczywiście ja tu szarpię do profilaktyki typu odma, co nie? Bo po odmie widać, że ona sobie tam pompuje, a po drugie jak ma tyle lat, to na pewno jest do zrobienia, więc wyciągniemy jeszcze tutaj chłodnicę Egiera całą. Też to wszystko wyczyścimy, wymienimy odmę, złożymy, nakręcę film, jak będzie poczyszczone, wyczyszczone. No tyle, pozdro 600.